ja tam dużo nawet nie słyszałem, bo tam coś troszkę rozmawiali z mamą, z tatą, nie? Ja jako dziecko to tam mnie nie brali. To, co mnie wzięli, to jak najpierw wzięli mamę, słychać było 4 strzały po chwili i mama nie miała ani jednego strzału, ani jednej rany, nie? I później było, po jakimś czasie słychać było taki krzyk, nie? I mama była powieszona u ciotki, tak, ciotka obok mieszkała, nie? Oni nawet przez okno to wszystko z tymi dzieciakami widzieli. Taka była jabłonka i mamę na tej jabłonce powiesili, nie? Później przyszli, wzięli ojca i znowu słyszałem 4 strzały, nie? No ojciec już miał jeden w piersi, jeden tu w oko, także był muszę tego. Także leżał na dole przy mamie. No i później na samym końcu przyszedł, tam na stole naładował sobie pistolet, no to już wiedziałem, po co to robi, nie? Już miałem te 9 lat. No ale jeszcze tak musiałem być, bo a miałem pokazać, gdzie co było pochowane, nie? Ja, gdzie skryjówki jakie. Akurat tak im pokazałem, bo skryjówki były puste, bo mama te ciuchy, wszystko akurat w tą niedzielę jakoś dużo powiedział, żeby to się przywietrzyło, nie? Żeby to... I to było wszystko tak, że... No i później na końcu wzięli mnie, no i to się stało. I kazałem, wyprowadził mnie, no i wiedziałem, że będzie tego, bo jeszcze pistolet ładował, to wiedziałem, już nie byłem taki głupi, nie? Co mi czeka. No i kazał mi iść zobaczyć do rodziców, nie? Jak rodzice tak mieszkali, bo ja wiem, mama myślała, tak tu do tego chleba może troszkę dali, nie? No i ja tak szedłem i widziałem, że mama wisi, że ojciec leży. Ja tak szedłem do nich i już nie patrzyłem do przodu, no tak głową, co on będzie robił. Jak on rękę podnosił, pistolet do góry, to ja już tak może miałem krok do ojca, czy ileś, to się przewróciłem, nie? No i jeszcze 3 razy jeszcze strzelał, bo też 4 razy strzelał. A mam 3 strzały. Jeden, czyli do pana strzelał? Już do mnie. Mhm. Jeden tu miałem w rękę, jeden tu w samą sutkę, jeden w brzuch, nie? No i jeden poszedł. Ten chyba mnie uratował życie. No i to tak się jeszcze przyszedł później do mnie, tam mi nogą kopnął, tak. A ja już udawałem, że nie żyję, nie oddychałem jakiś czas, nie? Jak on tu widziałem, że idzie, że przyszedł, nie? No jeszcze leżałem tam trochę i tak jeszcze się oglądałem, bo to nasz dom wtedy miałem z tyłu, nie? No jak już widziałem, że oni tam jeszcze pobrali co trzeba, to wszystko, bo tam co się dało, to zabrali, nie? Czy nawet maszyny te do życia, to wszystko, czy odzież, to zabrali. I jak już widziałem, że tak z tyłu mieliśmy dom taki sad, nie? Przez ten sad tam dali pole, nie? I tam znów była droga, to że ten sad szli do góry, w ten sad, że już wyszli, to ja już wtedy po jakimś czasie się pozbierałem. Jak wstałem, nawet nie wiedziałem, że byłem ranny. Jak tam szedłem, to tak jeszcze myślałem, żeby mi tylko gdzieś w rękę nie uderzył, albo w nogę, żeby nie był inwalidą pchońkę. A nigdy nie myślałem, że mnie zabije, nie? No i jakoś jeszcze a ojciec mi jak szedł do domu, to mi uszło takie spodnie wojskowe, takie sukno, nie? I to miałem ubrane wtedy, to nie, że był ubrany, wcale nie wiedziałem, no że tu mi było gorąco, krew jak leciała, nie? No to tu było tego. No i tak do tej ciotki jeszcze, od ciotki przez okno widziała, tak jeszcze ten dom musiałem obejść, bo wejście było z drugiej strony, tak jak to tu było okno i tu strzelali, to ja musiałem tak ten dom obejść i tu wejść dopiero. Ja pamiętam jeszcze, jak drzwi od ciotka otworzyła już od tego czasu. Koniec, już się urwało. No i ciotka później tam jeszcze 3 dni u ciotki leżałem, bo siostra znów miała szczęście, bo ona, siostra już była nauczycielką, gdzieś tam, nie wiem, czy w polskiej wsi uczy, jakieś tam, zresztą polskich jak nie było, czy w ukraińskiej, nie. Tam uczyła, bo ona tam coś tam miała, jakąś szkołę, nie? I uczyła i tam jak... Akurat ma szczęście, bo zawsze w niedzielę se przechodziła do domu, czy w sobotę, na niedzielę. Wtedy coś tam jej wyszło,
że nie przyszła. I dlatego się uratowała. No ale jak ludzie zaczęli już mówić, że tam tak pomordowali takich i takich, no to ona wiedziała, o kogo chodzi, bo ona nawet tam nie mówiła, że ona jest Polką, nie? No i w nocy uciekła stamtąd, przyszła do domu. No to mama wszystko wisiało, jeszcze to był trzeci dzień, no to już u nas byli Ruskie, nie? Bo to już front szedł na zachód. No i jakoś wtedy nawet mamy nie ściągała nic, bo jeszcze mama miała wywieszoną kartkę, że nikomu nie wolno mamy tam odwiesić, nie? No i na razie tego, na razie się zajęła mną, żeby coś uratować, bo ciotka już mi nic nie robiła, bo tylko ręki mi zawinęła tu, no bo miała dojść. A tu na pewno już nie, bo jak mnie ruszyła, to tak wtedy krzyczałem, że tego z brzucha tu mi wszystko leciało. Także już tu nie opatrunku nie robiła. No pierwszy, to ja już tak myślę sobie od siebie, że to krew mi zasklepiła, to ten, nie? Bo to samą sutkę i tu ramię, nie? No a z brzucha mówi, że to wszystko jeszcze leciało, tak jak to nimi nie ruszała i na noc zawsze uciekała z tymi dzieciakami, to gdzieś tam się ukrywała, w nocy by już się bała, że do niej przyjdą, nie? No a ja tak te trzy dni leżałem, jak siostra przyszła, no to zaraz się starała o podwody tam u tych Rusków, to już była, że takie te rządy trochę Rusków, nie? No i tam kogoś wyznaczyli. No i zawiezieni do szpitala, do Zborowa.